Witajcie wodniki w horoskopie na miłość na najbliższe dwa tygodnie. Zaczynamy piątką buław, rydwanem i szóstką mieczy. Być może doświadczycie takiej sytuacji, w której będziecie musieli zawalczyć o swoje racje, o swoje zdanie. Może to być polemika, nie chcę powiedzieć kłótnia, związana z wyjazdem kogoś, waszego partnera być może, albo osoby, z którą chcielibyście stworzyć związek. Tak więc tutaj wy przedstawiacie swoje argumenty, ta druga osoba przedstawia swoje i pytanie, czy jak to się zakończy? No mam wrażenie, że to się zakończy jednak wyjazdem, bo szóstka mieczy mówi mi o takiej zdalności, o tym, że ktoś jest daleko od kogoś. To jest karta brama, karta zmian, ale takich powolnych zmian. To jest karta mówiąca o tym również, że ktoś jest za wodą, tak? Bo tutaj mamy pokazaną sytuację, w której kobieta porusza się statkiem. Tak więc ja widziałabym tutaj taką sytuację, w której partnerzy wyrażają, nie zgadzają się, jeżeli chodzi o zmianę miejsca zamieszkania, jakiś wyjazd, może wyjazd na wakacje. Tak więc tutaj widziałabym taką sytuację. Jeżeli chodzi o osoby, które poszukują partnera, to może przytrafić wam się sytuacja, w której kontaktujecie się z osobami może z innego kraju, może z innego miasta, albo z przedstawicielami innej narodowości. I tutaj uważajcie, bo w tej piątce była widziałabym jakąś taką mocniejszą wymianę zdań. Zwróćcie uwagę na różnice kulturowe. Może uważajcie na jakieś tam wyrażanie swoich racji, może uważajcie na zbyt mocne wyrażanie swoich racji. Czego ma was to nauczyć? Właśnie, mamy diabła, szóstkę denarów i pazia buław. Z jednej strony, po jednej stronie tej szóstki denarów mamy diabła, a po drugiej pazia buław. Z jednej strony energetyka taka dosyć nieprzyjemna. To jest karta, która obrazuje nasz własny cień, nasze słabości, do których czasami nie chcemy się przyznać, a z drugiej strony mamy taką lekką energetykę takiego zapału do czegoś, czasami też trochę naiwności, bo mówi się, że paź buław to jest energetyka osoby młodej, osoby takiej dosyć rezolutnej. I karty wam mówią o tym, że ta sytuacja, która wam się przytrafi, ona was nauczy tego, aby zachować tak jakby balans pomiędzy tymi dwiema energiami. Z jednej strony taką ciemną energetyką diabła, a z drugiej strony taką jasną energetyką pazia buław. Ten diabeł może być również związany z tą piątką buław, czyli korci, aby powiedzieć jakieś o jedno słowo za dużo, korci, żeby troszeczkę komuś sprzedać jakieś złośliwości, coś tam wypomnieć, ale wydaje mi się, że zobaczymy, co karty radzą, bo tutaj mamy rząd rad, w którym występuje królowa kielichów, dwójka mieczy i król mieczy. No właśnie, czy podążać za tym diabłem, czy też nie? Co zrobić?
I znowu tutaj mamy kartę równowagi, która jest pokazana w dwójce mieczy. Zachowajcie równowagę pomiędzy taką uczuciowością a inteligencją, taką mądrością wewnętrzną. No. Z jednej strony starajcie się zrozumieć tę drugą stronę i bądźcie jak taka troskliwa matka. I wydaje mi się, że ten diabeł pokazał się tutaj jako ostrzeżenie, że nie warto po prostu aż tak ślepo walczyć o swoje racje. A z drugiej strony może te argumenty, które do Was będą dochodzić, one nie będą aż na tyle racjonalne. Może przygotujcie się na jakąś kontrę. Zadanie dla Was na najbliższe 2 tygodnie to jest zrównoważenie Waszego cienia, takiej ciężkiej, negatywnej energii, jaka się z Was nagromadziła, z taką lekką, jasną energetyką. I to w tym właśnie pomoże Wam ta sytuacja związana z wyjazdem, z jakimś konfliktem, z osobą Wam drogą. Tak więc tutaj widziałabym coś takiego. Zobaczcie ten Wasz cień, zauważcie go, przyjmijcie, zrozumcie i to dzięki temu będziecie mogli wejść na kolejny poziom, czyli przejdziecie z tego może trochę naiwnego pazia buław w energetykę królowej kielichów i króla mieczy, czyli z jednej strony osobę dojrzałą, osobę, która rozumie, która intuicyjnie czuje, co jest dobre, a co złe, osobę, która jest bardzo empatyczna, a z drugiej strony kogoś, kto jest doświadczony, kto czerpie mądrość ze swoich doświadczeń. Tak więc tutaj widziałabym zadanie dla Was na te 2 tygodnie, abyście weszli właśnie na taki wyższy poziom równowagi, znalezienie takiego złotego środka. Trzymajcie się, trzymam za Was kciuki.